Adrian Kowarzyk, witam Państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Bartosz Grodecki, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, nadzorujący m.in. Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. O migracji sporo porozmawiamy. Wczorajsze słowa, właściwie orędzie Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej. Wiele słów, wiele wątków, od wojny na Ukrainie, przez energetykę, ekologię, finanse, ale mówiła także o debacie, o potrzebie debaty na temat migracji. Powiedziała, że brakuje determinacji i dążenia do solidarności. Ursula von der Leyen powiedziała, że działania w stosunku do Ukrainy się sprawdziły, ale nie mogą być one wyjątkiem, a wzorem do naśladowania. I potrzebne są Europie czy Unii Europejskiej takie ramy prawne, aby móc przeciwdziałać potencjalnym kryzysom migracyjnym, jeżeli by się wydarzyły. Co pan na to, jak pan skomentuje te słowa? Panie redaktorze, to bardzo ważne orędzie i cieszę się, że ono zawiera w sobie ten komponent migracyjny. Ponieważ my jako Polska, jako kraj w ramach naszej Komisji Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych postulowaliśmy już otwarcie takiej debaty na temat sytuacji migracyjnej przynajmniej 3 razy. Ale takiej poważnej debaty migracyjnej. To znaczy od zdefiniowania niemalże każdego ruchu migracyjnego krok po kroku, ubrania tego w ramy prawne i przygotowania się na te kryzysy, które dotykają Europę, no przecież nie od dzisiaj. I mam nadzieję, że te słowa szefowej Komisji Europejskiej przełożą się na realne działania w naszej komisji sektorowej, która się zajmuje sprawami migracyjnymi. Te sprawy migracyjne w ostatnim czasie nieco ucichły. Tej debaty nie było, natomiast mam nadzieję, że w tej chwili, kiedy rozpoczynamy nasze spotkania od października w ramach prezydencji czeskiej. Prezydencja czeska wyszła z pewną propozycją, która będzie omawiana na najbliższych spotkaniach. Mam nadzieję, że rzeczywiście ruszymy z tymi kwestiami do przodu, bo te kwestie migracyjne trzeba uregulować od samego początku do samego końca. Przy czym te kwestie Komisja Europejska, Unia Europejska reguluje od wielu, wielu, wielu lat i do tej pory nikomu się to nie udało. Były nadzieje na prezydencję francuską, teraz są nadzieje na prezydencję czeską. Prezydencja francuska skupiła się bardziej na strefie Schengen, ale strefa Schengen też nie może być rozpatrywana w oderwaniu od kwestii migracyjnych. To znaczy bardzo prosta sytuacja i bardzo prosto ją pokazać. Jeżeli my w tej chwili w Europie mamy 17 zapór, w różnych częściach Europy, na różnych odcinkach granicy i cały czas o tej migracji debatujemy, to ta strefa Schengen, która jest jednym z filarów funkcjonowania Unii Europejskiej, no, jeżeli byśmy się ludzi zapytali, z czym się kojarzy Unia Europejska, to między innymi właśnie z wolnym przepływem ludzi, czyli ze strefą Schengen. Jeżeli my nie będziemy dobrze mieli spraw migracyjnych uregulowanych, jeśli dobrze tą migracją nie będziemy próbowali zarządzać, no to zaczniemy wracać do tematu wprowadzania kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. Czyli to już się dzieje de facto, bo niektóre kraje przecież tą kontrolę wewnętrzną prowadzą na swoich odcinkach granicy. A jeżeli zaczniemy kontrolować na granicach, no to nie będzie strefy Schengen. Ona będzie zmieniona. To są organizmy, to są tematy bardzo ściśle ze sobą powiązane i nie można ich rozpatrywać oddzielnie. Chociaż nie ukrywam, że jak zacząłem swoją pracę w resorcie i jeździłem do Brukseli, to te dwie kwestie nieco były oddzielnie omawiane, a wydaje się, że nie da się rozmawiać o migracjach bez strefy Schengen i bez ogólnego i całościowego obrazu. Cieszę się też, że w słowach pani von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej, padły słowa o ochronie granicy. Bo to też jest ciężka praca wykonana i przez Polskę, ale też i kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Potem, co jest ciekawe, dołączyła do nas i Austria, i Grecja. My żeśmy ten blok państw, które bardzo chciały rozmawiać o migracji, bardzo chciały rozmawiać o procedurach i bardzo chciały rozmawiać o procedurach kryzysowych, stale powiększaliśmy, co też jest efektem tego była konferencja wileńska, gdzie większość państw członkowskich podpisało się pod postulatem jednak zwiększenia ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Jest to oczywiście tylko cały element zarządzania migracjami, ale to jest element bardzo istotny i bardzo ważny, tak samo jak przyspieszenie procedur ochrony międzynarodowej, a na samym końcu
Bardzo istotny temat, czyli skuteczne powroty i readmisja. No to czy czekają nas nowości i te zmiany, na które czekamy, jeżeli chodzi o prezydencję czeską? Jakie są pomysły? Panie redaktorze, czekają prawdopodobnie na zmiany. Ja tak czytam słowa pani komisarz von der Leyen. Rozumiem, że jeżeli o tym mówi, to znaczy, że to wróci na agendę i do właściwych komisarzy. Pomysły prezydencji czeskiej na dzisiaj jest to ramowy pomysł tak zwanego toolboxu, czyli toolbox to jest takie narzędzie, które będzie zawierało w sobie mechanizmy solidarnościowe, o którym też zresztą wspomniała pani von der Leyen. To znaczy, że my będziemy w tym toolboxie mieli szereg narzędzi solidarnościowych, takich jak od readmisji podejrzewam nie uciekniemy, ale to jest dobrowolna decyzja i samej osoby, która jest na terytorium Unii Europejskiej, ale też danego kraju, który chce grupę czy taką osobę przyjąć do siebie. To będzie wsparcie systemowe, czyli i osobowe, i materialne, ale także pewnie kontrybucja finansowa. Na dzisiaj taki jest schemat. Trzeba się nad nim pochylić, bo oczywiście najważniejsze są szczegóły. Nie chcemy wchodzić w żadne, absolutnie nie będziemy wchodzili w żadne kwestie algorytmiczne, to znaczy, że PKB danego kraju, ilość mieszkańców i że tak na dobrą sprawę trzeba partycypować w mechanizmie solidarnościowym, ale po trosze w każdym z elementów. Uważamy i tu bardzo mocno naciskamy, że ten mechanizm będzie na tyle dobry i na tyle skuteczny, jeżeli państwa członkowskie pozostaną, jeśli chodzi o decyzję w partycypowaniu w takim mechanizmie, w suwerenne w swojej decyzji. Ale Komisja Europejska lubi algorytmy, lubi wyliczenia, lubi te szufladki, bo wtedy łatwiej jest to kontrolować, jak rozumiem. No tak, ale to jest Komisja Europejska, która ma to narzędzie oparte na algorytmach, bo jest jej łatwiej, ale są też państwa członkowskie, które zresztą tworzą de facto Komisję Europejską. Ważnym jest, żeby każde państwo na dany moment miało możliwość i swobodę oceniania sytuacji wewnętrznej w kraju i dopasowania tych narzędzi, które są, no akurat w tym toolboxie nie wykluczamy, że to rozwiązanie pozostanie, do sytuacji, w której dany kraj się znajduje. Jeżeli dany kraj jest, tak jak my żeśmy zrobili, polski rząd zrobił, jeśli chodzi o Grecję, jeżeli my byliśmy w stanie pomagać Grekom w sposób materialny, wysyłając domy modułowe, no to jest to element solidarności i absolutnie nie można tego negować. Komisja Europejska by chciała relokację, ale relokację i z raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i z takiego zwykłego empirycznego doświadczenia wynika, że one nie są skuteczne. To znaczy nie można tych ludzi zmusić, żeby pojechali w jakimś komponencie do jakiegoś kraju Unii Europejskiej, skoro oni tego nie chcą. A czy myślenie o relokacji jako o sposobie rozwiązania tego problemu nieco nie osłabło, nie zmieniło się od roku 2015, od tamtego kryzysu? Bo sporo oczywiście, się że tak. Oczywiście, że tak. Na to wpłynęło, tak jak powiedziałem, to doświadczenie empiryczne, które się nie udało. Przypomnę tylko liczby. W 2015 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem na południu Europy, do relokacji było przygotowanych około 160 tysięcy ludzi. One zostały wypełnione w 30%, no 34% zdaje się. Czyli zasadniczo państwa członkowskie nie wypełniły kwot, które zadeklarowały. Z różnych względów, nie wchodząc w szczegóły. Więc ten mechanizm okazał się po prostu nieskuteczny. Wysoce nieskuteczny. Poza tym, tak jak powiedzieliśmy na początku, mamy strefę Schengen. Ci ludzie mają możliwość przepływania, a przepływają tam, gdzie są ich rodziny. Więc system relokacji, wskazywanie tym ludzi, gdzie mają zamieszkiwać, jest po prostu systemem, który się docelowo nie sprawdzi. Dlatego jeżeli mamy rozmawiać o relokacjach, co zresztą też było podkreślane wielokrotnie przez przedstawicieli rządów w przypadku Ukrainy, to były relokacje dobrowolne. I my żeśmy jako rząd też pokazali, że te relokacje dobrowolne, jeżeli są, to one są skuteczne. Przy zarządzaniu tą falą uchodźców wojennych, bo powiedzmy sobie szczerze, że to byli rzeczywiście realnie uchodźcy wojenni. Nikt nie miał wątpliwości, jacy ludzie do nas przyjeżdżają. Pan minister Szefernaker też wspominał, że relokacje owszem, ale tylko dobrowolne. Jeżeli któryś kraj chce przyjąć daną grupę ludzi do siebie i ci ludzie mają możliwość tam pojechać i chcą tam pojechać, to bardzo proszę. Ale jeżeli ktoś chce zostać w Polsce, nie będziemy mu tego ani utrudniać, wręcz przeciwnie, będziemy mu to ułatwiać i będziemy mu pomagać. Jak wspomniałem, od roku 2015 i tamtego kryzysu sporo się zmieniło. Pojawiły się nowe zagrożenia, zagrożenia hybrydowe, wcześniej jeszcze nieznane, sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Czy Komisja Europejska, czy Unia Europejska, czy państwa europejskie mają sposoby na przeciwdziałanie tego typu agresji? Czy jest ona w ogóle zdefiniowana konkretnie?
No, to jest też bardzo dobre pytanie. Jeśli chodzi o zagrożenia hybrydowe i pewną formę instrumentalizacji migracji, to też jest działanie, to też jest polskie działanie, to znaczy my żeśmy dużo pracowali nad tym, żeby wprowadzić w ogóle to pojęcie do jakichkolwiek oficjalnych dokumentów unijnych. To się udało na koniec prezydencji słoweńskiej do wspólnie przez wszystkie państwa członkowskie przyjętej deklaracji na zakończenie tejże prezydencji. W tej chwili Unia Europejska pracuje nad takim mechanizmem, to jest mechanizm prawny, rozporządzenie o instrumentalizacji migracji. Tu kwestia jest taka, żeby zapobiegać tej instrumentalizacji migracji, trzeba po prostu derogować pewne przepisy, które są w tej chwili, czyli przepisy dotyczące ochrony międzynarodowej. Oto jest zasadniczo spór. Natomiast konkludując, jest świadomość, już coś się pojawia na stole i to odczytuję jako dobry sygnał, no ale tak jak wspomniałem wcześniej, diabeł tkwi w szczegółach, więc trzeba pracować nad szczegółowym rozwiązaniem i tak zbudowaniem tego rozporządzenia, żeby ono było skutecznym narzędziem do walki z taką formą nacisku, wywierania nacisku na państwo członkowskie, ale głównie na państwo pierwszego wjazdu, którym jest między innymi Polska, ale także i na wspólnotę europejską. I tutaj musimy być bardzo, bardzo precyzyjni, a to jest duża praca przed nami, bo nie dość, że trzeba dobrze przepisy sformułować, to jeszcze muszą być zaakceptowane przez państwa członkowskie. To jest walka w sposób prawny, jest też walka w sposób fizyczny, stawianie zapór. Wspomniał pan 17 zapór w Schengen. Polska zbudowała mur na granicy z Białorusią w odpowiedzi na to, co działo się na granicy, na kryzys zeszłego roku. Czy możemy powiedzieć, że ten kryzys pełza, że ten kryzys trwa, że o nim zapomnieliśmy, bo polski rząd od kilku miesięcy informuje, że być może ta sytuacja znowu powróci. Oczywiście, że tak, bo my tych prób przekroczeń cały czas, często Straż Graniczna o tym informuje na Twitterze, cały czas doświadczamy w mniejszym lub większym stopniu. Mur czy zapora jest takim aktem, który podejmują państwa członkowskie, żeby skuteczniej ograniczać ten napływ migrantów do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ten mur faktycznie ograniczył ten napór. To było w liczbach bezwzględnych, to widać w sposób oczywisty. 8 tysięcy prób przekroczeń w tym roku do tam połowy września. W zeszłym roku prawie 40, tak? Więc widać, że spełnia swoją rolę. Mury stają się pewną częścią infrastruktury granicznej w tej chwili. Natomiast no nie wynika to z niczego, no, wynika to wprost z tego, że brak jest skutecznych narzędzi, wypracowanych narzędzi na poziomie wspólnotowym do tego, żeby skutecznie sobie radzić z takimi zjawiskami. No i tak jak powiedziałem na wstępie, optymistycznie podchodzę do oświadczenia pani komisarz von der Leyen, bo mam nadzieję, że to zdynamizuje trochę pracę też i w naszej komisji. Jeszcze wracając do tego muru zapory fizycznej, co z perymetrią, z jej instalacją? Chodzi o czujniki, system czujników na granicy polsko-białoruskiej. Czy wszystko idzie zgodnie z planem, terminowo? Idzie zgodnie z harmonogramem. Jeśli dobrze pamiętam, ma być ukończona ta zapora elektroniczna w listopadzie. Ona też ułatwi funkcjonowanie i pracę Straży Granicznej, która pilnuje tej naszej granicy wschodniej. Myślę, że skuteczność wtedy tej zapory jeszcze bardziej wzrośnie. No i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, teraz czekamy na skuteczne przepisy stworzone na poziomie wspólnotowym, aby ten mur, który już jest, tak jak powiedziałem, elementem infrastruktury granicznej, był jednym z narzędzi do tego, żeby sobie z tymi przepływami migracyjnymi lepiej radzić. To jeszcze na chwilę przenieśmy się na inną granicę, chociaż nieodległą, granicę z obwodem kaliningradzkim, granicę z Rosją. Tam od lat też mówi się o tym, że taka perymetria, takie czujniki miały być zastosowane. Jak to wygląda dziś? Na dzisiaj jest rzeczywiście projekt w Straży Granicznej, który
który będzie realizowany. Mam nadzieję, że wkrótce ten projekt wejdzie w tą fazę realizacji, natomiast nie będę ukrywał, że obwód kaliningradzki jest kolejnym po tym odcinku granicy z Białorusią, gdzie będzie powstawała skuteczna, nowoczesny system ochrony tejże granicy właśnie z obwodem kaliningradzkim. Tam też no, to jest nasz sąsiad, bardzo niestabilny, dokonujący wręcz aktu terroru na swoich sąsiadach. W przypadku Ukrainy są to działania wojenne, więc my musimy się przed tym zabezpieczyć i to jest element właśnie przygotowania się do pewnych działań, które możemy się spodziewać ze strony rosyjskiej, a ochrona tej granicy, skuteczna ochrona tej granicy jest jednym z tych elementów. Więc tylko perymetria, czy coś więcej? Na dzisiaj mówimy o bardzo zaawansowanym systemie perymetrycznym i bardzo zaawansowanym systemie elektronicznym, który tam ma powstać. Na to są przeznaczone duże środki. Mam nadzieję, że właściwie skonsumowane, podnosząc znakomicie bezpieczeństwo akurat w tym regionie. W takim razie, skoro jesteśmy przy Rosji, to co z wizami dla Rosjan? Czy aktualne rozwiązania prawne są według pana dobre, wystarczające? No to jest też element debaty wspólnotowej, natomiast nasz rząd, Polska, rozmawiamy z krajami bałtyckimi, żeby w sposób skuteczny rozwiązać kwestię przyjazdu obywateli Federacji Rosyjskiej do Polski. Ja przypomnę, że wciąż obowiązuje nasze rozporządzenie graniczne, które zostało wprowadzone jeszcze w tym czasie covidowym, ograniczające wjazd akurat z tego kierunku do naszego kraju. Ono było jeszcze nowelizowane w momencie, kiedy doszło do eskalowania sytuacji na granicy z Białorusią, a już w ogóle do tego ataku, haniebnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Będziemy je jeszcze nowelizowali tak, żeby być, prace oczywiście trwają, żeby być możliwie spójne, jeśli chodzi o przepisy prawa i wjazdowe z naszymi partnerami z krajów bałtyckich. Zaczęliśmy od Komisji Europejskiej, więc skończmy na słowach Ursuli von der Leyen. Powiedziała ona, że Unia Europejska stanęła na wysokości zadania, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, jeżeli chodzi o pomoc. Polska strona może nie do końca by się z tym zgodziła pod względem pomocy dla Polski, pomocy finansowej, którą Polska przeznacza na uchodźców. Wiemy, że pewne kwoty zostały przeznaczone, ale są one na pewno niewystarczające. I pewne kwoty zostały przeznaczone, to jest niecałe 145 milionów euro. Tu mówię o funduszach spraw wewnętrznych, które są w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych. Natomiast no tutaj sobie trzeba powiedzieć jasno. To znaczy, jeżeli my mówimy o pewnej kwocie, która się pojawiała w ramach rozmów z Komisją Europejską o 10 potencjalnie miliardach euro do sięgnięcia. To nie są żadne nowe środki, to my żeśmy wielokrotnie podkreślali. To są środki, które można przesunąć z niewykorzystanych środków w ramach posiadanych funduszy. Te 10 miliardów mówimy całościowo, w całej Unii. Akurat Polska te środki wykorzystuje bardzo dobrze i ten procent skuteczności, jeśli chodzi o wykorzystywanie środków unijnych, mamy bardzo wysoki, więc nie bardzo jest czego przesuwać. Natomiast no będziemy tych środków szukać. Jeżeli będzie taka potrzeba, to rzeczywiście takie przesunięcia być może będą możliwe. Natomiast nam bardziej chodziło o przygotowanie specjalnego funduszu na właśnie sytuacje kryzysowe, na pokrywanie kosztów, które ponoszą państwa członkowskie, żeby sobie radzić z kryzysem migracyjnym, a takich nowych środków nie ma. Czy taki fundusz powstanie za czasów panowania prezydencji czeskiej? No, za czasów panowania prezydencji czeskiej raczej nie sądzę. Może być postulatem, bo prezydencji czeskiej zostało raptem do końca grudnia 3-4 miesiące prezydencji, więc nie sądzę, żeby taki fundusz powstał. Może będzie koncepcja tego funduszu, natomiast jest on konieczny. Znaczy, musimy zabezpieczyć środki właśnie na takie sytuacje, które się zdarzają i będą się zdarzały częściej. To też nie można tego wykluczać. Więc jeżeli się będą zdarzały częściej, to ekstra pieniądze odłożone w Komisji Europejskiej właśnie na radzenie sobie z kryzysami muszą być i taki fundusz musi powstać. Na dzisiaj go nie ma, a skoro go nie ma, no to nie możemy mówić o żadnych nowych środkach i uruchamianiu nowych środków. Wszystko wskazuje na to, że wojna na Ukrainie potrwa jeszcze wiele miesięcy, być może nawet lat, więc jak my jesteśmy przygotowani na potencjalnie kolejną migrację? Panie redaktorze, w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji toczą się prace już od jakiegoś czasu przygotowujące nas do ewentualnej kolejnej fali
uchodźców wojennych z Ukrainy, szczególnie, że idzie taki okres zimna, który może spowodować, że rzeczywiście ci ludzie będą do nas płynąć. Tę sprawę tą koordynuje pan minister Szefernaker wraz z wojewodami. Przygotowujemy infrastrukturę, a także i swoje własne możliwości i zasoby do tego, żeby w tym trudnym czasie naszym sąsiadom w sposób pełny i w sposób właściwy pomóc w tej trudnej sytuacji. Więc takie prace już się toczą i no też jesteśmy w kontakcie ze stroną ukraińską, tak? Bo migracja ma to do siebie, że ma pewną spontaniczność w sobie wpisano. Więc jeżeli rzeczywiście to się zdarzy, musimy być na to przygotowani te prace trwają i myślę, że tak jak przy pierwszej fali powinniśmy sobie skutecznie dać radę, chociaż tak jak trzeba, tu za każdym razem podkreślamy, pierwsza fala udała się i też na poziomie rządowym, ale też z dużym wysiłkiem, z dużym poświęceniem i z ogromnym sercem polskiego społeczeństwa. To trzeba za każdym razem podkreślać, bo rzeczywiście ta pomoc ludzka była w tym wypadku nieoceniana. Powiedział Bartosz Grodecki, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękuję również państwu i zapraszam na kolejne wydanie Studia Polskiej Agencji Prasowej jutro o godzinie 10:00.